Witam w audycji gościa pięcia Jest dziś z nami pan Bogdan Dejuk, wicemarszałek województwa podlaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. O będziemy mówić o kanale Augustowskim, bo będzie druga próba wpisania kanału Augustowskiego na listę UNESCO. Pamiętamy, pierwszą zakończyła się wycofaniem złożonego wspólnie przez Polskę i Białoruś wniosku. Jak będzie tym razem? E, panie redaktorze, e, małe, małe sprostowanie. E, wniosek który został złożony przez e, rządy polskie Białorusi w 2007 roku, został w 2011 roku zawieszony. Rządy po prostu zawiesiły ze względu na uregulowania. E, wniosek, gdyby został wycofany, to powtórnie już nie ma możliwości być złożony. E, natomiast jest sytuacja, że przez te 13 lat, no, myślę, że w świadomości wielu osób, nawet związanych w sposób może bliższy z kanałem Augustowskim, uznano, że, że ten wniosek umarł śmiercią naturalną. Natomiast jakby dyskusje, one były prowadzone, bo patrzyliśmy jako środowisko lokalne, środowisko e, samo, e, samorządowe. E, z terenów przyległych do kanału, czy przez gminy, w których ten kanał znajduje się, i jaką przyniesie nam, jakie to będą efekty tego? Na ostatnim spotkaniu w Augustowie usłyszałem takie pytanie: No dobrze, ale jakie będą korzyści? Więc tutaj my patrzymy trochę o wpisie na listę UNESCO, kanału Augustowskiego czy jakiekolwiek zabytków ze sfery kultury materialnej, środowiskowej, pod kątem jakby e, tych korzyści, że namacalne, materialne korzyści mają. Natomiast tutaj musimy pamiętać o tym, że wpis to także pewne ograniczenia spowodowane koniecznością zachowania e, zabytku, środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Nazwę wpisu. Na listę, to jest lista światowego dziedzictwa UNESCO i po tych dyskusjach z różnymi grupami interesariuszy, mieszkańcami, także przedstawicielami instytucji w Polsce, rządowymi, które, w kręgu których znajdują się sprawy związane z wnioskiem, widzimy możliwość wznowienia tego wpisu i najbliższe Nasze działania są e, wspólne i z e, Podlaskim Konserwatorem Zabytków, panem Adamem Musiukiem, samorządami, e, także e, z tymi, którzy muszą e, przy tym być, nie można ich e, pominąć i chcemy, e, aby również we współpracy z wodami polskimi czy, czy lasami, aby e, rozpocząć e, ponowne e, prace nad. Tym zawieszonym wnioskiem przeanalizować, czy to wybrane kryterium, właśnie związane z kulturą materialną, jest właściwe, czy może e, ten kanał, prace e, tak znacząco wpłynęły na środowisko przyrodnicze, że warto zastanowić się nad zmianą kryterium, na przykład na mieszane. Co z tą stroną białoruską w tym momencie? E, no, w tym momencie e, no nie, nie, nie możemy. Współpracować ze względu na, na zachowanie Mińska, my będziemy pracować nad naszym 80-kilometrowym odcinkiem, naszym polskim, natomiast e, z uwagi na to, że nie jest to praca na rok czy na dwa. E, ten wniosek, tak jak zakładamy, to będzie kwestia kilkuletnia, w perspektywie sześciu, może ośmiu lat, ponieważ e, my nie chcemy. Wpisu dla wpisu i zachowania kanału augustowskiego w takim stanie, jaki jest. My chcemy, aby ten stan y odnośnie właśnie tego dziedzictwa, ale także infrastruktury niezbędnej y uległ poprawie. My chcemy w tym okresie y także zainwestować w niezbędną infrastrukturę, y która umożliwi wykorzystanie kanału y zarówno przez wodniaków. Ale także rowerzystów, czy ludzi, którzy chcą przyjechać e, w miejsca przyległe do kanału i po prostu e, pozwiedzać, czy po, e, uczestnicząc w spływie, popływać po kanale. Panie marszałku, z taką opinią się spotkałem. O, czy jest w ogóle warto. O co kopię kruszyć? Bo z perspektywy turysty, turysta patrzy, czy się mu wyprawa mieści w budżecie, czy jest ciepełko, czy są dobre warunki, a nie na jakieś listy UNESCO. Sądzę, że może wówczas, kiedy były te prace podejmowane, czyli na początku tego wieku, po 2000 roku, e, zapewne było. E, czy ta lista takie jeszcze myślenie. ma moc? Nie ale to uległa, turystyka uległa specjalizacji. My kiedyś mówiliśmy turysta, a dzisiaj mówimy o turystyce rowerowej, mówimy o turystyce kulinarnej, mówimy o turystyce aktywnej i także widzimy, jak znaczący wpływ mają, ma wpis na listę UNESCO, jeżeli chodzi o rozpoznawalność danego zabytku, czy, czy także... W naszym w regionie jest tylko rezerwat Puszczy Białowieskiej, pusz część Puszczy Białowieskiej wpisana, jakie ma to silne oddziaływanie na ludzi nie tylko z naszego regionu, ale także w skali już globalnej. Yy, I to jest ten efekt wymierny yy, wpisania na listę UNESCO. Z jednej strony rozpoznawalność, ale z drugiej, to, co myślę my wszyscy, yy, którzy, w jakikolwiek sposób, pośrednio, bezpośrednio jesteśmy związani z kanałem Augustowskim, i tu mówię w perspektywie od, od y, Dębowa, y, czy, czy do rzecza Biebrzy, po granicę w tej chwili, czy po Niemen, że chcemy, aby ten kanał był zachowany w jak najlepszym stanie przez następne dziesięciolecia. E, wpis y, daje taką możliwość, że nie pojawią się pomysły, że chcąc wspierać e, śluzowych, to nagle wymyślimy elektryczne otwieranie i zamykanie śluz. E, dołączymy e, właśnie technikę e, i swój e, swoją atrakcyjność. E, to, co przez te 200 lat e, było istotą kanału się zatraci, a więc to jest także, e, to jest także ten element i, i ostatni taki punkt. E, tak przeglądając, przez, przez ostatnie lata, jak oferty e, firm turystycznych, e, portali, e, jeżeli chodzi o propozycje różnych wyjazdów e, zagranicznych, to proszę zwrócić uwagę, że praktycznie, ja nie powiem, że obejrzałem 100% ofert, to, to, jest, to, to e, e, nie mówiłbym prawdy, ale te, które przejrzałem, zawsze na pierwszych pozycjach zamieszczają informacje, że w ramach tej wycieczki odwiedzimy. Dane, daną miejscowość, dane miasto, środowisko, które jest wpisane na listę dziedzictwa. To nie jest już gdzieś tam, któryś w kolejce, jakby opisu czy wyjazdu, tylko to jest od razu pozycjonowane na pierwszym miejscu, ponieważ w wielu miejscach turyści przyjeżdżają, ponieważ jest zabytek na liście UNESCO. To jest. Główny powód przyjazdu, e, przyjazdu e, na dany teren, ale to wymaga właściwego przygotowania i to, co mówiłem o tej infrastrukturze, to nie może być tak, że my postaramy się w ciągu trzech lat przejdziemy procedurę, a później będziemy zastanawiali się, no dobrze, przyjechało 5000 turystów e, i co teraz będziemy z nimi. Robić, bo nie mamy miejsc noclegowych, bo nie mamy zaplecza sanitarnego, bo nie mamy właściwej infrastruktury usługowej, to musi iść równolegle. Ale pobudził pan wyobraźnię taka śluza, kurzynic otwierana SMS-em płatnym. Ale to już czy to będzie e, to, co wzbudza ciekawość, myślę, każdy, który po raz pierwszy płynął, niezależnie, czy to e, kajakiem, statkiem. E, Większym lub mniejszym, to jednak największe e, zainteresowanie wzbudzała właśnie praca śluzowych. Otwieranie e, śluzy jednej, drugiej, zamykanie, e, wyrównywanie poziomów to jest właśnie ta atrakcyjność. Mechaniczne, to możemy elektryczne, możemy w świecie, e, w świecie oglądać e, i, i widzieć, jak działają. Mamy e, olbrzymie kanały światowe i tam jest ta technika. Czy tam przyjeżdżają turyści? Sądzę, że nie. Zostawiamy drogę wodną, przejdźmy do tych tradycyjnych. Co z budową, przebudową, modernizacją drogi Suwałki-Filipów? To jest nasze, tutaj mówię nasze, ale także i pana przewodniczącego Cezarego Cieśłokowskiego radnych z tej części regionu, że... Ta droga, suwałki Filipów, granica województwa w stronę Kowal-Oleckich, ale także, tu wspomnę jeszcze o tej drodze, po której dojechałem tutaj do Państwa, czyli suwałki Nowinka Augustów, to są te najważniejsze ciągi komunikacyjne, które no, muszą być przebudowane, tak jak Pan wspomniał. Które obiecywaliśmy jest, w kampanii też? Ale to nie tylko. W poprzedniej kadencji o tym także wspominano, więc nie tylko to jest kwestia kampanii, bo e, drogi służą nam wszystkim, tak jak wiele e, obszarów życia e, społecznego nie mają legitymacji partyjnej, tylko albo są w kontekście dróg e, o dobrej nawierzchni bezpiecznej, albo, albo jest taka, jaka sytuacja jaka jest obecnie. Niedawno roz, także rozmawiałem z, e, z innej części naszego regionu, który wspominał o konieczności przebudowy drogi wojewódzkiej w jego, ale napomknąłem, że no tak, tylko że my mamy jeszcze drogę, która jest bardziej w złym stanie technicznym, gdzie natężenie ruchu jest dość spore, w tym także samochodów ciężarowych. No, i, i uzyskałem potwierdzenie faktycznie, bo się okazało, że w kilka dni wcześniej przejeżdżał tam no faktycznie jest tam niebezpiecznie. Więc to jest także ten wymierny powód, który musi być brany pod uwagę, i te drogi będziemy realizowali. To nie jest tak, że ta droga będzie zrealizowana w ciągu jednego roku. Czy wystarczy 30 milionów? To są drogi wymagające olbrzymich nakładów, bo chcemy i podnieść nośność, i e, także poszerzyć parametry tej drogi. Wobec tego one wymagają e, ogromu pracy i e, także e, funduszy. E, analizujemy w tej chwili, bo pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy byliśmy radnymi w poprzedniej kadencji, to jest trochę inne oddziaływanie niż w tej chwili, kiedy mamy realny wpływ na podejmowanie decyzji. I sądzę, że uda nam się jedną i drugą drogę w najbliższym okresie i nie mówię tutaj o miesiącach tegorocznych, które pozostało, ale uda się tak ułożyć harmonogram inwestycji drogowych żeby te drogi znalazły się wojewódzkie znalazły się w nim także z perspektywy aktualizacji planu transportowego województwa podlaskiego który w tej chwili procedujemy bo to jest także ważny dokument że ubiegając się gdziekolwiek o fundusze zewnętrzne to te drogi muszą być ujęte w planie transportowej w planie transportowym ze względu na istotną rolę którą pełnią E, jakby lokalnie, czy e, nie tylko, bo, bo droga, e, której pan wspomniał, Suwałki, Filipów i dalej do kowal to jest droga międzywojewódzka, e, gdzie musimy poprawić e, to i ten stan obecny i to nie odlega dyskusji. Czas, czasowe? E, ja chciałbym, abyśmy w tej kadencji, e, aby w tej kadencji e, na pewno to drogę nie mogę zapewnić, bo wiadomo, że Czasami z powodów PZP procedury przetargowe przedłużają się, ale żeby to był czas, kiedy będziemy w finale kadencji mówili, że te drogi, jeżeli już nie powstały, to powstają i finalizacja prac jest nieodległa. I przy tej, ja chciałbym jeszcze o jednym takim elemencie, bo tam mówi się także o drodze w północnej części województwa, ale. Ja chciałbym o jedną, takiej niewielkiej inwestycji, które musimy i to w krótkim czasie zrobić, to jest kwestia e, połączenia ścieżki rowerowej między suwałki Bakałarzewo w stronę Olecka. E, samorząd, e, nasz e, sąsiedni, przebudowuje drogę. Zostało kilka kilometrów e, brakującej ścieżki. I na przykład musimy takie drobne, aczkolwiek wymagające wielu milionów. Inwestycje przeprowadzić, aby udrożnić, aby po prostu spiąć to wszystko w całość, aby nie było takich, jak czasami określam, robaczków, że tutaj jest kilometr, tam jest kilometr, tylko to wszystko jest rozproszone, niepołączone i takie istotnego e, znaczenia dla ruchu nie odgrywają. Musimy niestety kończyć. Pan Bogdan Dan Dyjuk, wicemarszałek województwa Podlaskiego, był gościem Radia 5. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A paję Tania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.